Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam na drugą część mojego zamówienia z wyprzedaży w Sinsayu. Poprzednio pokazałam Wam część ubrań i dzisiaj pokażę resztę, o ile czasowo się tak w miarę wyrobię, bo też nie chcę, żeby ten film był bardzo długi. Postaram się jak najmniej peplać, tak żeby zdążyć Wam tu jak najwięcej z tych rzeczy pokazać. I tak samo jak poprzednio, jeżeli coś z tych ubrań będzie wciąż dostępne u nich na stronie, to w opisie filmu zostawię Wam linka do tej rzeczy. Także gdybyście byli ciekawi, to sobie sprawdźcie. A ja już pierwszą rzecz mam na sobie. Jest to koszula. Nie wiem, czy ją zostawię, bo jest ona 65% poliestru, a 35% bawełny. Także no średni ten skład, żeby nie powiedzieć, że słaby. Koszula jest taka duża i w taki biało-szare albo takie biało-gołębie pasy. I powiem Wam, że ta koszula na stronie była zaprezentowana jako taka na wierzch. Tam dziewczyna miała na sobie jakiś tam t-shirt, a na wierzch tą koszulę. Ona tak się na mnie prezentuje. To jest SK. Proszę bardzo, tak wygląda. Ja ją zamówiłam z myślą o tym, żeby nosić z takimi sweterkami. Zobaczymy, czy się na to zdecyduję. Zobaczę, czy mi się to podoba, jak to będzie wyglądać. Mam dwa te sweterki, takie jak widzicie w odcieniu piaskowym i drugi wzięłam taki błękitny, ale chciałam to nosić właśnie tak, że na tą koszulę, one są z takim dekoltem w serek, ale już widzę, że chyba prześwituje ten sweter, więc nie będzie to wyglądało tak, jakbym chciała. Chciałabym, żeby to było takie trochę taka niechlujna elegancja. Wiecie, o co mi chodzi? Że ta koszula troszkę, żeby tu wystawała, troszkę tu. I chciałam, żeby te rękawy od koszuli, żeby je podwinąć razem z... Oczywiście można by było tak. Ale myślałam o tym, żeby właśnie zrobić to tak, że rękawy bym sobie podwinęła razem z tym swetrem. Nie wiem, czy tyle, czy więcej, ale wiecie chyba, o co mi chodzi. Myślałam o czymś takim, ale widzę, że ten sweterek tutaj prześwituje, w sensie widać tą koszulę spod spodu i to chyba nie do końca mi się podoba. Nie wiem, przyjrzę się sobie jeszcze tak na nagraniu, jak Wam tutaj pokazuję. Tak to wygląda. I do tego bym zakładała jakieś takie luźne, wiecie, dziurawe spodnie. Coś w tym stylu. O to mi chodzi, wiecie, taki, żeby to było na co dzień, nie takie eleganckie, eleganckie, no bo elegancko to się oczywiście też da to założyć i wystylizować, ale ja to zamawiałam właśnie z myślą o takim, wiecie, luźnym, trochę eleganckim, a trochę luźnym stylu, że do tego właśnie dziurawe, luźne spodnie, ta koszula tu wyciągnięta, tu wywinięta, tu trochę taka rozpięta, z tym sweterkiem. No coś takiego mi się, wiecie, wymyśliło. Drugi sweterek, ale chyba nie będę go już zakładać, tylko Wam pokażę, że zamówiłam dokładnie ten sam krój, ten sam rozmiar XS to jest, tylko w takim kolorze. No i oczywiście tutaj mamy jakąś tam różnicę, tu jest to karmelowe takie, a ta koszula właśnie taka gołębio-szara, trochę może błękitne są te pasy. Więc tu jest trochę ten kontrast. A tutaj chyba ten błękitny, może by gdzieś tam bardziej ten kolor się zgrywał. No nie wiem, zastanowię się jeszcze, czy w ogóle chcę zostawić cokolwiek z tego, czy chcę tworzyć ten zestaw. Czy może wolałabym nosić ten sweterek na przykład samodzielnie, bez koszuli? Nie wiem, zastanowię się. Założyłam jeszcze sam ten błękitny sweter bez koszuli już i chyba lepiej to właśnie wygląda, jak pod spodem nie ma wzoru. Bo no on wciąż nie jest taki super kryjący, ale teraz się nie rzuca tak bardzo w oczy to, że, no, że troszkę prześwituje. No i tak prezentuje się na mnie ta XS-ka. Niestety prawdopodobnie ten błękitny ze mną nie zostanie, bo mimo że był naprawdę w fajnej cenie, to jest taki przyjemny w sumie. Ciekawe, jaki ma skład. No w każdym razie chyba ze mną nie zostanie, bo już widzę, że jest trochę zaciągnięty. Gdzieś tutaj na dole, przy tym dolnym ściągaczu widzę małe zaciągnięcie, także niestety wiskoza 80% i 20% poliester. No bardzo przyjemny. Nie wiem. No to zaciągnięcie gdzieś tutaj, o jest tutaj na dole, przy tej gumie.
No, ale fajny, wiecie, taka długość. Nie jest bardzo krótki. Ładny ma ten dekolt, nie za duży. No fajny i ładnie leży. No, ale niestety to... Nie wiem, zobaczę, czy da się z tym coś zrobić i się zastanowię. Ewentualnie jeszcze mam ten beżowy, także... Dobra, lecę dalej. Teraz mam na sobie bluzkę z długimi rękawami. Jest to rozmiar S. No i jak widzicie, nie jest tutaj jakaś szczególnie opięta. Raczej taka luźna. No i tutaj już w ogóle. To jest raczej krótki krój, bo no zobaczcie, tu jest mój pępek. To są leginsy z takim trochę wyższym stanem. No a to mi się kończy w tym miejscu. Także raczej taka krótka bluzeczka w pasy, do których ja mam słabość. No i ona jest taka trochę jak pościel, jak się nazywa ta pościel. No wiecie, o co mi chodzi? Zobaczcie, to jest takie jakby karbowane. Ojejku, ta pościel jest z kory chyba? Czy dobrze mówię? Nie jestem pewna. Są takie materiały. Takie właśnie nierówne, trochę jakby gofrowe. Gofrową mają strukturę, tylko właśnie taką drobną. No ogólnie dla ciała jest to takie całkiem przyjemne i nie jest to takie bardzo cieniutkie, bardzo cienki materiał. Nie ma tutaj żadnego ocieplania pod spodem, tylko chodzi mi o to, że sam w sobie jest troszkę grubszy. W składzie większość to poliester, chyba tylko 13 wiskoza. Także no tak wygląda. Taka prosta rzecz. Bardzo wygodna i to mnie szczególnie w niej kusi, poza pasami, że jest to takie luźne, komfortowe na co dzień do noszenia, bardzo wygodne. Ale mam jeszcze dwie inne bluzki w bardzo podobnym kroju, więc już Wam je pokażę. A tak uściślając, to właściwie to jest jedna i ta sama rzecz, tylko że w dwóch kolorach. No jeden to taka gorzka czekolada, widzicie? Taką ma to fakturę. Ten sposób się prezentuje i to jest takie bardzo miłe, przyjemne. I tak jak mówiłam, bardzo podobne do tamtej, bo to też jest takie raczej luźne. Ja mam eskę, więc to jest raczej no, luźne. I rękawy są luźne jeszcze bardziej niż w tamtej. Tutaj też jest luźna i chyba troszeczkę krótsza mi się wydaje ta bluzka. Ale powiem Wam, że w dotyku jest bardzo, bardzo przyjemna. No a tak jak Wam mówię, właściwie jedna, bo mam ją w dwóch kolorach. Tutaj ta czekolada, a to drugie jest takie szare, zaraz Wam pokażę. 73 poliester i 24 to wiskoza. No przyjemne to jest w dotyku, nie będę oszukiwać. Taki jest ten drugi kolor. Będę musiała się zastanowić, w którym ja się lepiej czuję, bo podoba mi się, powiem Wam, ta czekolada. W ogóle sam w sobie krój tej bluzki jest taki mega komfortowy, bo to jest takie w żadnym miejscu nieupinające i też mięciutki jest ten materiał, więc bardzo komfortowo. Teraz tylko bym... No i one były no bardzo tanie. Tylko się będę musiała zastanowić, który mi się bardziej podoba, bo chyba ta... Ja bym się skłaniała chyba ku tej czekoladzie. Ja się lepiej czuję w takich trochę cieplejszych kolorach niż w takiej szarości. Jak Wy myślicie? Zobaczcie, z włosami. Szarość. Czy ta czekolada? Nie wiem. Ja chyba lepiej się czuję w czekoladzie. Także tak ona wygląda. Chyba jest troszkę krótsza. No ale do jakichś tam leginsów właśnie, czy spodni z wyższym stanem, to nie będzie tak źle. No i tak jak mówię Wam. Jest takie ma długie te rękawy, luźne. Wszystko jest takie bardzo przyjemne. Więc podoba mi się. I teraz bluzka w dwóch kolorach. Zamówiłam tą taką beżową oraz czarną. Bo oczywiście do czarnych ubrania mam słabość. I tak, eska tak się prezentuje. Cała jest tutaj przylegająca. Sorki, że to jest wygniecione, ale no ja nie wiem, co zostawię, więc nie chcę dotykać żelazkiem żadnych z tych ubrań. Przylegająca tutaj ma taki, wiecie co, taką minimalną jakby stójkę, coś takiego. To jest w ogóle podwójnie podszyte. Tylko ta część. No i co jest takie ciekawsze w tej bluzce, to to, że ona tu z boku na szwie ma takie marszczenie, przez co jak ją sobie założycie, to tutaj na brzuchu właśnie tworzy się taki szuruburu, że trochę się ten brzuch maskuje. Tutaj może to zobaczycie na tej, której na sobie nie mam. O, widzicie, że ten bok szef jest taki troszkę
marszczony. I powiem Wam, że podoba mi się. No oczywiście jakbym sobie ją wyprasowała i nie byłaby taka mocno zgnieciona, to na pewno by się prezentowała lepiej. Podoba mi się, bo ja lubię takie proste, bazowe ubrania, których mogę później użyć no właśnie jako podkład pod coś innego, więc będę pewnie rozkminiać, czy zostawić sobie obie. Bo na przykład, pokażę Wam, zamówiłam też kilka takich kolorowych ubrań na wiosnę. Też były na wyprzedaży, między innymi swetry. No i ja takie swetry na wiosnę, no to ja będę pewnie zakładać na coś. Czasami, jak będzie jakiś ładny dzień, to możliwe, że założę też i na gołe ciało, tak? Na bieliznę tylko. Natomiast ja lubię też mieć właśnie taką bazę, takie bluzki uniwersalne, które same będą wyglądać ok, ale których mogę użyć też właśnie z czymś innym. No nie wiem, czy to będzie wyglądało tam jakoś super, ale mniej więcej chcę Wam pokazać teraz na tej bluzce, jakie zamówiłam sweterki, bo są trzy takie bardzo kolorowe. I pierwszy z nich jest taki liliowy. Ja się w ogóle bardzo dobrze czuję. Nie, chyba mi się nie podoba z tą bluzką. Ale to nic. Po prostu pokażę Wam, jak one wyglądają już z tym, co mam. Więc taki sweterek. Krótki. Ja już Wam wspomniałam o tym, że ja wszystkie spodnie i spódnice, jakie posiadam, no wszystkie doły, leginsy, ja mam wszystko z wysokim stanem. W takich ubraniach czuję się najbardziej komfortowo, więc dla mnie takie troszkę krótsze ubrania właśnie, te krótsze bluzki, swetry, to nie jest problem, no bo właśnie tutaj będę mieć i tak leginsy, tak? A taki sweterek, no podoba mi się to, że też te proporcje ciała są takie, że te moje króciutkie nóżki nagle stają się troszeczkę, no sprawia to wrażenie, że są troszkę dłuższe, więc no ja lubię wysokie stany i troszkę krótsze góry. No i tak się ten liliowy sweterek prezentuje. Podoba mi się ten kolor. Ja w ogóle w takim się dobrze czuję. Więc w tym spoko. To jest ładne. Aha, może Wam powiem, jaki mniej więcej jest skład tego pod spodem, no i tego swetra teraz. Super. Te bluzki, czyli ta beżowa i ta czarna, które Wam pokazywałam z marszczeniami na boku, mają w składzie 95% wiskozy i 5% elastanu. Także bardzo fajnie. A ten sweter, który mam w tym momencie na sobie, on jest zapinany na guziki, ale ja teraz, wiecie, tak na szybko chciałam założyć, więc przez głowę przełożyłam. Zresztą on ma taki dekolt, że właściwie może i nawet lepiej tak, zamiast bawić się w to rozpinanie i zapinanie guzików za każdym razem. No a sweterek niestety w 100% jest z akrylu, więc cały sztuczny. No i teraz już nie wiem, czy będę chciała sobie go zostawić, czy nie, ale nad tym to się będę zastanawiać już później. Teraz pokażę Wam jeszcze dwa następne. Następny sweter, który na siebie założyłam, to widzicie już kolor taki niebiesko-fioletowy, nawet nie wiem, jak to się tak fachowo nazywa, jak Wy się orientujecie, to powiedzcie. On jest w rozmiarze, tamten, który przed chwilą mierzyłam, to było XS i teraz też mam XS. To jest już sweterek, widzicie, pod szyję i on nie jest zapinany, zakładany normalnie przez głowę i też jest taki króciutki. Niestety znowu tutaj mamy akryl 100%. No ale tak on wygląda. I co? To jest XS, tamto było XS, ale widzicie, że to jest taki oversize. Także tak wygląda. No kolor mi się bardzo podoba, ale nie wiem, czy z tym składem będę chciała zostawić. No ja na tej promocji zapłaciłam za niego no dwie dychy, ale nie wiem, czy bym chciała zostawić. Zastanowię się, no teoretycznie to nie jest jakiś taki szczególnie ciepły sweter, no bo tutaj jednak jest luźno, więc tutaj cały czas wpada zimne powietrze. Mogłabym też zawsze coś pod spód podłożyć, żeby używać go jako takiego ogrzewającego swetra, ale nie wiem co, w związku z tym składem chyba niekoniecznie, ale kolor powiem Wam, że bardzo mi się podoba, właśnie takie coś pomiędzy niebieskim a fioletem, jest bardzo ładny. Zobaczcie, jakoś mega dobrze się w nim czuję, więc no podoba mi się, ale nie wiem, muszę pomyśleć, czy chcę go zostawić. I teraz znowu sweterek XS, a niestety akryl ponownie, ale no kolor taki limonkowy, wow, bardzo mi się podoba, jest taki ożywiający i mega mi się podoba. Nie wiem, powiem Wam naprawdę, będę musiała się nad tym zastanowić, bo to znowu jest, to jest to samo, chyba ten sam krój, co ten pierwszy, ten taki
brusowy, jasno-brusowy. Czyli mamy te guziczki, jest delikatny dekolt, krótszy troszkę. Na guziki, to mówiłam. Więc wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo, tylko właśnie inny kolor, ale no ten jest mega, tak jak na siebie patrzę tutaj w podglądzie. Ten kolor na wiosnę byłby chyba super. No i znowu dwie dyszki były wtedy, kiedy zamawiałam. Także zastanowię się. No, wiem, że to jest zupełnie sztuczny materiał, ale podoba mi się ten kolor. Krój. No nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy się nie skuszę na któryś z tych krótkich, kolorowych sweterków. Także zobaczymy. Następne dwie rzeczy, jakie tutaj mam, to bluzka na sobie oraz body. One są w tym samym kolorze. Kosztowały tyle samo. Oba te ciuchy są w rozmiarze S. I ta bluzka z krótkim rękawkiem to jest dokładnie to samo, co wcześniej było z tymi dwoma bluzeczkami, tylko że tam w składzie była wiskoza. Tutaj jest 95 poliestru i 5 elastanu, także to jest zupełnie sztuczna rzecz. Powiem Wam, że jakby to było też z wiskozy, to bym sobie na pewno zostawiła, bo podoba mi się. Taka bardzo prosta bluzka, krótka też. Znowu z tym marszczeniem, to by było fajne pod inne ubrania pewnie. Albo w jakieś cieplejsze dni może bym sobie też znosiła samą. Natomiast z tego względu, że to jest zupełnie sztuczna bluzka, to mimo, że ona jest właśnie z krótkim rękawkiem, to ja już czuję, że tutaj w tułów jest mi ciepło. Więc nie, raczej nie. I już patrzyłam, że to body też jest całkiem sztuczne. Ono ma taki krój. No raczej dosyć klasyczny, tutaj nie ma właśnie żadnych marszczeń. Po prostu takie body na troszkę grubszych ramionczkach. Ale chyba nawet nie będę tego zakładać, bo no, jeśli to jest takie zupełnie sztuczne, to chyba nie będę chciała tego zostawiać, więc tylko tak Wam mówię, że chciałam te rzeczy obie zobaczyć, bo po pierwsze kolor mi się bardzo podoba. No i te kroje, jak tam widziałam na modelkach, jak się to prezentuje, to mi się to podobało, że to jest takie proste. No ale nie, chyba przez ten poliestry sobie odpuszczę. Następnie coś, co raczej ze mną zostanie, ponieważ jest to zwykły bawełniany t-shirt. Wzięłam sobie większy rozmiar, czyli M-kę, bo chcę, żeby to był właśnie taki t-shirt do włożenia do jeansów, taki luźny, do luźnych spodni, luźna bluzka. I co tu jest? Hello Sunshine. Więc taka prosta, w 100% bawełniana, bardzo fajna i też była taniutka oczywiście. Także no coś takiego. Z tyłu całkiem prosta, biała. I ten na druk jest tylko z przodu, więc to raczej ze mną zostanie. Kolejna rzecz, jaką na sobie mam, powiem Wam, że wygląda całkiem ładnie, natomiast raczej sobie jej nie zostawię. Pierwsza jest w 100% z poliestru. Jest to body. I pierwszy minus, jaki tutaj zauważam, to że ona jest luźna w tej części. Jest luźna tutaj, wszędzie. Na długość dla mnie jest idealna, ale powiem Wam, tutaj w bicepsie jest tak opięta. No, taka wiecie, żeby łapa akurat pokazywać. No, wygląda to średnio. Tutaj dekolt niezbyt szeroki i fajne, co wygodne, to to, że tu się rozpina i ona się tu rozkłada praktycznie, wiecie, do samego dołu. Więc fajnie, łatwo się to przekłada przez głowę, nawet jakbyście sobie zrobiły makijaż i fryzurę, to super. I co na plus, to też ta część majtkowa jakby jest bezszwowa, więc mimo, że na, nie wiem, nawet jakbyście zakładały obcisłą sukienkę, to ona się kończy u mnie tak w połowie pośladka, ale nawet, no ledwo to czuję pod palcami, szczerze mówiąc, więc bardzo fajnie się układa też, nie byłoby to widoczne nawet pod opiętymi ubraniami. Także to jest fajne, bo to jest ta część tutaj u góry jest taka ala jakby koszulowa. Ładnie, ładnie to ogólnie wygląda. Natomiast pierwsze, no jest to sztuczne, a po drugie, no za bardzo mi się tu opina w rękach. Wszędzie tutaj mi jest wygodnie, komfortowo, na długość idealnie, ale niestety na rękach trochę za bardzo. I jak już tutaj stoję, to przyniosłam sobie
bluzy dwie, które jeszcze zamówiłam. Jedną taką zupełnie zwykłą, ona szarą, ona tutaj pod spodem nie ma żadnego ocieplenia, zwykły materiał. I co, jaka ona jest w składzie? Połowa poliester i połowa bawełna. Wiecie co, to jest taka najzwyklejsza pod słońcem bluza, ona była też bardzo tania, ale chciałam coś takiego właśnie zwykłego, czy to w domu, żeby mieć, czy jakbym szła na jakiś spacer po prostu, żeby narzucić, to coś takiego prostego. I ja mam rozmiar S, no taka zwyczajna bluza, nic szczególnego, taka. I mam jeszcze jedną, czarną, ta, którą już zdejmuję, to bluza taka, no widzicie, prosta, a ta druga ma dodatkowo kaptur, też jest takim bardzo podstawowym ciuchem, w żadne wzorki ani nic, to już jest M-ka, więc tutaj też się za dużo nie dzieje, ale ma ten kaptur. I w składzie tak samo jak szara, pół na pół z poliester z bawełną, natomiast tutaj nie wiem, czy to zauważycie, pod spodem jest taki miś miękki, cieplutki, więc trochę się od siebie różnią te bluzy. I tak jak chyba już wspomniałam, to jest M-ka, więc proszę, czarna, to chyba tak za dobrze nie będziecie widzieć tutaj na tym wszystkim, co już mam na sobie, bo wszystko czarne. Tak, kaptur jest, proszę, działa. Więc kaptur, no a z przodu wygląda tak. No taka prosta, nawet nie ma tutaj tych kieszeni, ale gdzieś tam, żeby wyjść na miasto, na szybko, coś na siebie narzucić, to wydaje mi się, że będzie, byłaby spoko. Także pomyślę, czy chciałabym jedną, dwie, czy żadnej, będę się jeszcze nad tym zastanawiać. Powiem Wam, że założyłam już sukienkę, bo myślałam, że to już wszystkie góry, jakie miałam do pokazania Wam, ale zagapiłam się i kilka mi zostało, więc tylko Wam je pokażę. I tak, po pierwsze bluzka, na którą będę się na pewno zastanawiać, czy sobie nie zostawić, bo jest to taki zwykły topik w czarno-białe paski, ale dodatkowo jako takie urozmaicenie ma taką złotą niteczkę jeszcze błyszczącą. No i to jest zwykła taka bluzka, zobaczę jeszcze jak będę w tym wyglądać. Coś, co odłożyłam, bo już myślałam, żeby w ogóle tego Wam nie pokazywać, ale szybko tylko wspomnę, że zamówiłam też taki sweterek. To jest taka złamana biel. On ma taki dosyć długi golf. I powiem Wam, że odłożyłam go już nawet na stertę z rzeczami do zwrotu, bo jak widziałam na zdjęciach na stronie dziewczynę ubraną w to, on wyglądał tak miękko i przytulnie. A to jest takie dosyć, powiem Wam, no takie, nie powiem, że nieprzyjemne, jakieś kujące, ale nie jest to coś takiego przytulnego, miękkiego, jak sobie wyobrażałam, jakaś taka zwykła jest ta dzianina i nie podoba mi się to. Także to na pewno będę chciała oddać i to. Na stronie też jakoś tak, wiecie, inaczej odebrałam tą bluzeczkę. Taki mały, krótki topik. On też ma w sobie błyszczącą taką nitkę, ale na żywo powiem Wam, że mi się to nie podoba. Jakby jak ta tkanina wygląda, jest to trochę lekko szorstkie w dotyku. No i właśnie ten taki połysk kojarzy mi się z jakimiś takimi bluzkami przed, nie wiem, 20 lat. Nie podoba mi się po prostu, więc te dwie rzeczy na pewno nie. To sobie jeszcze przymierzę po prostu już później. I chcę Wam tylko pokazać, już nie będę mierzyć, ale tak jak w tej poprzedniej części Wam wspominałam, że też mam tutaj jeszcze, proszę, tą bluzkę taką krótką w kolorze fuksji sobie zamówiłam, to wtedy Wam już mówiłam, że wzięłam jeszcze kilka innych kolorów. I wybrałam też taką pomarańczową, bardzo żywy kolor. I powiem Wam, że zastanowię się, czy właśnie sobie ich nie zostawić, bo bardzo dobrze się czuję w tej fuksjowej, więc mam nadzieję, że te będą podobne w odczuciu. Coś takiego oraz czarna. Nie wiem w ogóle, czy to nie jest coś innego, bo jak tak dotykam, to te dwie są identyczne, a to jest... Aha, a ta niebieska jest taka jak ta różowa, a te dwie są takie same i ta niebieska jak ta fuksja. No ale nic, już teraz nie będę tutaj Wam czasu zabierać na mierzenie takich samych bluzek. Więc to na pewno będzie spoko, bo jest takie samo jak tamta.
A te sobie przymierzę i zobaczę, ale te kolorki są mega fajne, więc pewnie będzie mnie to kusiło. Jeszcze popatrzę sobie na składy. Więc jeśli chodzi o górną część garderoby, to już wszystko. A teraz zostało mi kilka sukienek, więc pokażę Wam w miarę szybko. Pierwsza z nich niestety od razu już wiem, że nie. Materiał jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Nie wiem, czy Wy to w ogóle zobaczycie, ale to jest taka mięciutka, taki misio, taki... To jest takie w dotyku przyjemne, mięciutkie. Natomiast... Aha, no i jest sukienka taka... Ja mam 1,64 m. Sukienka jest mi za kolano taka, to jest, powiedziałabym, midi. Ale przeczytam Wam, jaki jest skład, bo on jest dosyć długi. 75% wiskozy, następnie 21% poliestru oraz 4% elastanu. Czyli mamy 25% łącznie sztucznego. Aha, no i wiskoza. Reszta. Więc w większości wiskoza przyjemna, ale jest też troszeczkę sztucznego dodatku. Ale dlaczego sukienka odpada? Podoba mi się, bo jest czarna. To jest klasyczny krój mój idealny, czyli czarna przylegająca sukienka midi. Zwykle jak na taką trafiam i nie ma jakichś tam szczególnych problemów z nią, to sobie zostawiam, bo uwielbiam, mam takich kilka, różnią się gdzieś tam szczegółami. I ta pewnie też by mogła ze mną zostać, bo ma tutaj taką ciekawą łezkę. Ten materiał jest bardzo przyjemny, natomiast jak już możecie zobaczyć, że świduje mi stanik, więc jak możecie się domyślić, nie będę się już dalej odsuwać. Jak możecie się domyślić, majtki również mi widać. I nawet powiem Wam, że bo mam jasny stanik, więc nawet gdybym tą bieliznę miała czarną, to wciąż mi się to mega nie podoba, jak mocno prześwituje ta sukienka, jaka jest półprzezroczysta. Także zupełnie nie, to kompletnie odpada. Założyłam sobie już następną sukienkę, ale już tu dobrałam się do metki, więc póki ją trzymam, to Wam przeczytam, że w składzie jest 73% poliestru, 24% wiskozy i 3% elastanu. I powiem Wam, że bardzo mi się ta sukienka podoba, ale właśnie zauważyłam, wchodząc na moje zamówienie, że to chyba jakaś nowość, bo zapłaciłam za nią pełną cenę i trochę mi się to nie podoba. Ja na tym Sinseju rzadko zamawiam z nowości, no bo wiem, że te rzeczy prędzej czy później będą, wiecie, wyprzedawane. No wiadomo, że część się wyprzeda i nie trafi na wyprzedaż, ale zwykle też, czy gdzieś tam, które mi się spodobają, udaje mi się później dorwać na promce. No i teraz, wiecie... Zastanawiam się, czy ją oddać i czekać, aż się ta cena obniży. Zresztą wyjdę. Ciekawe, czy teraz już nie jest tańsza, nie, jeszcze nie jest. Także zastanawiam się. Eskę sobie zamówiłam i powiem Wam, że jest idealna. XS-ka byłaby zbyt opięta. No i tak się prezentuje. Tak, taka jest z bliska. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale chyba widać, że te paski... nie te pomiędzy takie żłobienia, tylko te na wierzchu, one są takie miękkie, trochę jakby welurowe, ale sukienka sama w sobie jest dosyć ciepława, więc raczej jest to coś na te, wiecie, chłodniejsze dni, czy chłodne ogólnie miesiące. No nie jest to coś, co bym założyła w ciepły letni dzień. Przy moim 1,64 m ona jest za kolano, ma rozcięcie tutaj do połowy uda. Dekolt jest ładny taki, powiem Wam, dosyć elegancki, niezbyt głęboki, ale też nie jest to całkiem pod szyję. No bardzo mi się podoba. Tutaj ma taki sznurek do zawiązania w talii, ale nie wiem, czy on jest tutaj niezbędny, bo ta sukienka już jest taka ładnie podkreślająca kształty. No bardzo mi się ona podoba. Czemu jej nie kupiłam? Czemu na promocji? Czemu nie ma na nią zniżki? No bardzo ładna. Bardzo mi się podoba. No kurde, zawsze tak musi być, nie? Jak coś mi się podoba, to nie jest na zniszczę. Zaraz sobie jeszcze popatrzę na nią, jak w niej wyglądam, ale pokażę Wam już następną sukienkę, którą za chwilę założę. Ale jestem trochę negatywnie do niej nastawiona, bo powiem Wam, na stronie jakoś mi się na modelce po prostu spodobała, a tutaj wydaje mi się w ogóle jakaś taka ogromna, wielka i też dźwięk, który wydaje mnie bardzo zniechęca, czyli... Jakiś taki, powiem Wam, trochę jak taka kurtka, taka, wiecie, na letnia, taka, którąś, taka śliska, wiecie, często my faceci noszą takie, znaczy często, no widzę często facetów po prostu w takich, coś jakby bomberki, ale takie mega cieniutkie, które na wierzchu właśnie mają takie... I tutaj tego materiału jest tak dużo. Nie wiem, trochę jak pościel, jak firanka taki dźwięk. Nie wiem.
przymierzy, zobaczymy. Jestem już w tej sukience i powiem Wam, że góra tej sukienki póki co podoba mi się. Czyli tutaj ta stójka, ona jest zapinana na zasuwak, więc ładnie się to wszystko tutaj dopasowuje. Ma luźne rękawy, ładnie to wygląda. Ten wzór też mi odpowiada. Natomiast na ten moment, póki jeszcze jej sobie nie zawiązałam w talii, to ten dół no jest dla mnie nijaki totalnie, więc to średnio na ten moment, ale wiem, że tu są sznurki, za chwilę to ściągnę, tylko chcę Wam jeszcze powiedzieć, że na minus na pewno to jest to, że ona jest naprawdę głośna. Ten materiał jest, to jest 100% poliestru, co jest minusem znowu. Ona jest głośna, się trochę czuję, jakbym właśnie miała na sobie taką przeciwdeszczową kurtkę, która troszkę cały czas hałasuje. Wyobraźcie sobie, iść w tym na jakąś imprezę, w sensie, nie wiem, na jakieś urodziny, jakąś taką rodzinną imprezkę i cały czas słychać, jak idziecie, tańczycie. No powiem Wam, że to mi się nie podoba. Długość, no ja mam 1,64 m i jest mi właśnie tak do połowy łydki, nawet troszeczkę dalej. O. No ale ściągnę teraz te sznurki i zobaczymy, czy teraz ten wygląd tej sukienki będzie spektakularny. Bo kto wie, może jak się tutaj właśnie tą talię zaznaczy, to będzie super. No ale dla mnie jednak wciąż na minus ten materiał. Nawet jeśli to będzie wyglądać bardzo, bardzo ładnie, to ja bym nie chciała mieć aż takiej głośnej sukienki. No i też niestety jest to poliester, więc... No domyślam się, że teraz jest lepiej. Ale chyba mimo wszystko, nawet sam poliester się bym zniosła chyba, ale powiem Wam, że chyba, nie wiem, czy to chodzi o tą podszewkę, czy połączenie podszewki i tego, co na wierzchu, coś tutaj tak trze, że nie da się po prostu. No nie, to mi, bardzo mi to nie odpowiada, drażni mnie to, więc chyba nie. Chociaż, no ja tak za dobrze, że teraz w tym momencie siebie nie widzę, ale wydaje mi się, że jak już ściągnęłam sobie ją tutaj w talii, się to z paskami tak ściśnie. Tutaj można sobie to poukładać, te falowania jak chcecie, poprzesuwać w taki sposób, żeby Wam się to podobało. Domyślam się, że teraz jest znacznie lepiej, natomiast no, ten dźwięk tej sukienki przy każdym ruchu nie podoba mi się, także chyba nie. Przyjrzałam się sobie w lustrze i faktycznie z tym związaniem tutaj jest lepiej. Ale co mi się też jeszcze nie podoba, jak teraz patrzę, to ona właśnie jest jakaś taka ciężka i nawet jak się w niej ruszam, to ten dół jest taki bardzo sztywny, ciężki i tak opada niezbyt ładnie. Nie podoba mi się to za bardzo. I o ile w tym momencie jest to ok, to wolałabym, żeby to był jakiś inny materiał. Gdyby to było takie troszeczkę bardziej lejące, to wtedy bym się zastanowiła, czy sobie jej nie zostawić, ale w tym wypadku nie. Zostały mi już ostatnie 3 sukienki, także szybciutko przelecimy przez to. Pierwsza, którą mam na sobie, jest piękna, ale niestety jest z zupełnie sztucznego materiału, co jest dla mnie minusem, więc chyba też ze mną nie zostanie, bo przez to też no, jest taka mało wybaczająca gdzieś tu na boczkach, na brzuchu. Jest bardzo prosta, nie ma żadnego rozcięcia na nogach tutaj, po bokach, tylko z tyłu ma taki, wiecie, rozpierdak, ale to może za chwilkę się odsunę, będziecie lepiej widzieć. Ale zanim to chcę Wam powiedzieć, tylko właśnie, że z takich akcentów ma tutaj takie marszczenie na ramieniu, tylko na jednym, na tym nie. Więc to tworzy tutaj takie lekkie drapowanie. I no, jest cała bardzo prosta, przylegająca przy moim 1,64 m do połowy łydki, tak za kolano, zależy jak ją sobie tutaj obciągnę. No jest przylegająca tutaj w talii, też po jednej stronie, po przeciwnej niż to ramię, też ma takie marszczenie, więc teoretycznie tworzy tutaj takie zakładki, ale ja chyba i tak mam wrażenie, że troszkę ten materiał jest taki mało wybaczający. Więc tak się prezentuje z przodu, no bardzo prosta, taka ładna i elegancka by mogła być, tylko jakoś ten materiał w odczuciu dla mnie jest troszeczkę niezbyt przyjemny, więc tak wygląda z przodu i z tyłu właśnie jest to rozcięcie, o którym Wam mówiłam. Mam nadzieję, że to widzicie, nie wiem, czy teraz. I tak, więc
No bardzo ładna, podobają mi się właśnie takie delikatne akcenty. Ja lubię takie czarne, przylegające, proste sukienki z jakimiś minimalnymi akcentami. Widzicie, coś tu się dzieje. Ale tutaj akurat materiał mi nie odpowiada. On jest taki zupełnie gładki i jakoś nie za bardzo mi się to podoba. Przedostatnia sukienka to sukienka mini, chociaż ja też jestem mini, więc ona nie jest na mnie jakaś taka bardzo krótka. Już miałam tutaj krótsze sukienki, więc powiem Wam, że to jest takie dla mnie mini akceptowalne. Jeżeli chodzi o skład, to ma 72 poliester, 26 bawełna i 2 elastan. Ja mam ją w rozmiarze S i prezentuje się tak. Nie wiem, czy nie jest troszkę za mała, bo jest taka bardzo opięta i wydaje mi się, że się tutaj tak mocno rozchodzi. Widzicie, że prześwituje mi ten jasny stanik. A chyba jakby była M-ką, to mogłaby się trochę lepiej prezentować, bo nie czuję się w niej niekomfortowo, ale czuję, że mocno przylega i właśnie tutaj widać, że troszkę za bardzo się na tym biuście szczególnie rozchodzi. No ale jak widzicie, jest to zwykła czarna, taka dzianinowa sukienka i ma tutaj taki element dekoracyjny, czyli ten biały kołnierzyk jakby i 3 złote guziczki. No prezentuje się dobrze dla mnie osobiście. Widzicie, no to jest takie mini. Przy moim 1,64 m to ona jest no do kolana, więc nie aż taka krótka. Bardzo opięta. Tak wygląda. Więc podoba mi się. Powiem Wam, że ona naprawdę mi się podoba, tylko chyba potrzebowałabym po prostu M-ki, żeby to mi się tak nie rozchodziło. I myślę, że wtedy to mogłabym no bardziej intensywnie myśleć nad tym, czy sobie jej nie zostawić, bo no nie wiem, chyba żebym spróbowała po prostu. No z czarnym stanikiem pewnie to nie będzie problemu, ale nie wiem, czy nie wolałabym jednak emeczki. Więc ta była przedostatnia. No i moi drodzy, dotarliśmy już do końca. Mam na sobie ostatnią rzecz w takim, widzicie, brązowym, czekoladowym kolorze. Jest to sukienka. Bardzo mi się podoba, już Wam powiem. Mam ją w rozmiarze M. I z przodu, to jest w ogóle dokładnie to, co ja uwielbiam w sukienkach. Zwykle mam je czarne, ale tym razem jest ona czekoladowa, jak widzicie. I to jest, to jakby, jak będziecie je widzieć w sklepie, coś podobnego, to możecie myśleć o mnie teraz. Albo, nie wiem, dać mi znać na przykład. Oczywiście, jeśli będzie turbo droga. Bo to jest dokładnie to, co ja uwielbiam. Czyli sukienka przylegająca, na której nic się totalnie, nic się nie dzieje. Mam przylegające rękawy, jest przylegająca tutaj, praktycznie pod szyję. Może mieć jakiś tam dekolt taki kwadratowy, czy w serek, wszystko jedno, ale to mi odpowiada też. Wszędzie przylega, nic się nie dzieje. Czasami jak ma rozcięcie na nogę, to też mi się, też to bardzo lubię, więc jakby tu była rozcięta, to też bym się cieszyła, ale ta akurat nie jest. Jest prosta, ale, ale jest to. I tak, na pewno trzeba tutaj uważać, nosić ją albo bez bielizny, w sensie coś tu z przodu, jeśli macie konieczność, bo wychodzą ramionczka bardzo. Albo w takim kolorze, który nie będzie się po prostu rzucał w oczy, tak? No u mnie ten jasny stanik bardzo widać. I te ramionczka wychodzą tutaj i tutaj, ale też na tym pasku tu trzeba pilnować, żeby, bo on właśnie on jest do tego, żeby ukryć ten stanik. Natomiast u mnie, powiem Wam, że starałam się to naciągnąć tu, ale jednak jak się ruszam, to cały czas ta sukienka zjeżdża mi z tych ramionczek, więc chyba, żeby można było je po prostu gdzieś tutaj, o, jakby mnie tak opuściła, to nie widać teraz. No wiecie, trzeba by było pokombinować, no i tutaj pilnować, żeby tego stanika właśnie nie było widać, ale poza tym zobaczcie, no, gdybym zabrała jeszcze tą metkę, no to bardzo ładnie to wygląda, taki fajny, ciekawy efekt. I to jest to, co Wam mówiłam, że ja uwielbiam w... No i stanik też bym tutaj raczej założyła ciemny, no bo teraz... Wiecie. Także to jest dokładnie to, o czym Wam przed chwilą wspominałam, że ja lubię, jak jest jakiś taki akcencik. Jak nie rozcięcie na nodze, to właśnie coś tam na plecach, mniejsze, no nie musi być aż takie duże, ale czasami są jakieś łezki na plecach czy coś. Właśnie rozcięcie na udzie, coś tam, wiecie... Prosta sukienka, ale z jakimś takim małym dodatkiem. To jest coś, co ja uwielbiam, dlatego ta sukienka bardzo mi się podoba. No i tutaj mam M-kę. No jak widzicie, ona wciąż przylega, ale nie opina mnie aż tak mocno, jak tamta czarna z tym białym akcentem tutaj. Także no już
Niektóre, to powiem, że w Sinseju to wszystko zależy od sukienki. Niektóre będą, są dla mnie dobre XS-ki, niektóre są dobre S-ki, a niektóre M-ki, więc to już no różnie bywa, więc tak się ona prezentuje. Proszę, jeszcze Wam pokażę przód. Z boczku właśnie żadnych rozcięć nie ma na nodze. No i tył. Bardzo, bardzo, bardzo ładna. Także ta chyba ze mną zostanie. W sumie nie wiem, czy mówiłam Wam, ja już tu podciągam tak, dobrze, nie widzicie. Nie wiem, czy Wam mówiłam, jaki jest tutaj skład. Jest to 70% wiskozy i 30% poliamidu. Także nie jest źle i chyba taka sukienka ze mną zostanie. Więc to już koniec. Wszystko, co zamówiłam, to Wam pokazałam. Starałam się jak najszybciej, żeby jak najwięcej, żebyście mogli jak najwięcej zobaczyć w jak najkrótszym czasie. Przypominam, że linki do tego, co jeszcze jest na stronie, zostawię Wam w opisie. I tyle. Nie przeciągam. Bardzo Wam dziękuję, że spędziliście tutaj ze mną czas. Dajcie znać, czy Wy ostatnio coś zamawialiście właśnie na wyprzedażach, niekoniecznie w Sinseju, tylko może też w innych sklepach. Czy coś Wam się tutaj szczególnie spodobało w tym dzisiejszym filmie, czy coś z tych rzeczy, które tutaj mierzyłam, no może uważacie, że są, coś było ciekawe, ładne, a może coś Wam się totalnie nie spodobało, więc czekam na Wasze komentarze, będzie mi bardzo miło, jeżeli się odezwiecie i w ogóle dajcie znać, co u Was, czy w porządku, czy coś może niekoniecznie, no po prostu będzie mi miło, jak do mnie napiszecie. A teraz żegnam się już z Wami, widzimy się niedługo w kolejnym filmie, przesyłam buziaczki, pa pa!